Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na konferencji prasowej po derbach Katowic, po meczu między GKS-em Katowice a Rozwojem Katowice. Chciałbym powitać trenerów obu drużyn, trenera Rozwoju Katowice pana Mirosława Smyłę oraz trenera GKS-u Katowice pana Jerzego Brzęczka. Przypomnę, że mecz zakończył się wynikiem 2-1 dla GKS-u Katowice, a o krótki komentarz pomeczowy poproszę trenera drużyny gości. Bardzo proszę, trenerze. Witam serdecznie państwa, gratuluję Jurkowi zwycięstwa w takim meczu. No, dosyć trudnym chyba dla obu stron, bo GKS, że tak naprawdę możemy sobie powiedzieć, musi wygrać ze względów prestiżowych, my z kolei ze względu na punkty. Niestety przegraliśmy ten mecz, ale trzeba by to porównać z łyżwiarstwem. Wrażenie artystyczne, ten rozwój zawsze po sobie jakieś zostawia, ale technicznie, czyli punktów brak. Trzeci mecz z rzędu, w którym powinniśmy punktować, nie udaje się to. Myślę, że w przebiegu całego meczu przynajmniej na ten remis zasłużyliśmy. Niestety po raz drugi z rzędu rzut karny i przegrywamy 2-1. Dziś nie problemem jest dla mnie tabela i przegrany dzisiejszy mecz. Dzisiaj problemem dla mnie jest, jak ten zespół najbliższych 7 kolejek przygotować zarówno fizycznie, bo mamy kilka urazów mniej lub bardziej poważnych i to jest dla mnie w tej chwili zmora i niestety, ale na mecz z Sosnowcem będziemy przez tydzień bardziej leczyć, jak trenować. I myślę, że w tym momencie mecz, który graliśmy, zakończył się dla mnie, a myślę tylko i wyłącznie o tym, aby sklecić jedenastkę, która może w Sosnowcu powalczyć o punkty. Atmosfera w szatni no taka minorowa, bo mają świadomość chłopaki, co stracili, a jeżeli chodzi o samo spotkanie, jego przebieg, państwo widzieli, więc nie ma za bardzo tu się co rozwodzić. W pierwszej połowie GKS bardzo aktywnie, agresywnie chciał za wszelką cenę strzelić w początkowej fazie meczu bramkę, no i to zrobił. Przedłużył niestety tą piłkę nasz zawodnik Jaroszek i bramka samobójcza. Później gdzieś to się wyrównało. Troszeczkę naszej przewagi, piękny strzał wróbla 1-1. W przerwie atmosfera w zespole bojowa, wychodzimy na drugą połowę. No i wydaje się, że ten mecz jest pod jakąś kontrolą. Nic złego nas nie może spotkać. I wypisz i maluj Zawisza Bydgoszcz, w której gdzieś próbowaliśmy coś stworzyć, strzelić. Czuliśmy się bezpieczni z tyłu. Niestety po raz kolejny błąd. Czy błąd? Trudno mi powiedzieć, bo sam zawodnik twierdzi, że tego karnego nie było ewidentnie. No ale jak sędzia widzi, że to karny jest. Więc nie chcę się na ten temat wypowiadać. Tyle z mojej strony. Życzę GKS-owi dalszych sukcesów, a nam zdrowia, no i punktów. Dziękuję. Witam serdecznie, dziękuję za gratulacje. Ja myślę, że tak na pewno ten mecz dla nas się bardzo dobrze rozpoczął. No, mieliśmy prowadzenie, mieliśmy jeszcze 2-3 bardzo dobre strzały, gdzie bramkarz bronił bardzo dobrze. Kilka sytuacji do tego, żeby podwyższyć ten wynik spotkania. Ale myślę, że ta również bramka wyrównująca spowodowała, że troszeczkę zaczęliśmy się obawiać, straciliśmy nasz rytm gry. Rozwój dobrze w tych fragmentach pierwszej połowy po zdobyciu bramki rozgrywał tą piłkę. W drugiej połówce na pewno zagraliśmy zdecydowanie słabiej, ale chwała chłopakom, że pomimo tej słabszej gry w drugiej połówce potrafiliśmy po rzucie karnym zdobyć tą bramkę, która dała nam zwycięstwo. Tak jest w piłce nożnej w poprzednich meczach moim zdaniem. Graliśmy zdecydowanie lepiej, nie wygraliśmy dzisiaj, w szczególności jeżeli chodzi o drugą połówkę, zagraliśmy słabiej, a odnieśliśmy zwycięstwo, tak więc myślę, że oczywiście ze względów prestiżowych derby są zawsze derbami i było to dla nas również bardzo ważne zwycięstwo przez pryzmat tych ostatnich dwóch porażek, dlatego też cieszę się, że chłopaki w jakiś sposób udźwignęli to psychicznie i że te 3 punkty dopisujemy do swojego konta. Zostało nam jeszcze 6 spotkań. Dla nas bardzo ważnych i chcemy w tych spotkaniach punktować i zająć jak najlepsze miejsce w tabeli. Dziękuję. Dziękuję. Zachęcam do zadawania pytań. Pytanie do trenera Brzęczka. Dzisiaj jeden z największa jakość na wojsku był Tomasz Dziurze z Rozwoju. Widział pan też jego profesor ze zespołu? Ale jeżeli dobrze pamiętam, on tutaj był, ale chyba nie wszyscy. Ale nie wszyscy do tego chcieli nad trybun, tak więc chyba to nie jest pierwszy i nie ostatni zawodnik, który w jakiś sposób grając w innym klubie przeciwko GKS-owi bardzo dobrze się prezentuje, tak więc nie wiem, jakieś powody tego muszą być, ale na pewno jest to bardzo dobry zawodnik, doświadczony, który swoim jednym zagraniem, strzałem tak jak dzisiaj zrobił, potrafił zaskoczyć przeciwnika, tak więc
Dla mnie to nie jest żadna niespodzianka. Ja pytanie do Samuela, jeżeli Różnik tak ma na sensie współpracy Grzegorza Gnazdusza, czy pomoże teraz chyba po raz pierwszy dzisiaj zagrać w wyjściu na składzie w pierwszym meczu? Jakie ma pan wnioski tak na gorąco za pytanie? Jeżeli chodzi na pewno o Grzegorza, cieszę się z jednej strony, że zdobył dzisiaj tą bramkę, ale w tych ostatnich spotkaniach pomimo tego, że nie zdobywał tych bramek, grał bardzo dobrze i z jego postawy, z jego zaangażowania. Jestem bardzo zadowolony z jego jakości i przede wszystkim również, że widać, że jest to prawdziwy taki przywódca, lider. Dlatego też myślę, że ta bramka z rzutu karnego z jednej strony dała nam 3 punkty. Myślę, że jemu doda więcej pewności. Jeżeli chodzi o Tomka, Tomek zagrał pierwszy mecz od pierwszej minuty. Na pewno nie była to dla niego łatwa sytuacja. Borykał się z kontuzją przez dłuższy okres czasu. Dzisiaj na pewno nie był to jego taki mecz, na poziomie takim, jaki go stać, ale myślę, że na pewno z każdym dniem, z meczem będziemy dawać mu jeszcze szansę, żeby mógł pokazać swoją umiejętność. Ja mam jeszcze pytanie, bo po pierwszą połowę, po 70 bramce, potem była taki z naszej strony, gdzie mogliśmy strzelić drugą, ale przed tą bramką dla rozwoju gdzieś tak przestaliśmy się. Czy to była taktyczna zagrywka z pana strony, czy może lepsze gra rozwoju, troszkę z kontra? Nie, to było, my przede wszystkim chcieliśmy konsekwentnie dalej kontynuować to, co sobie założyliśmy, ale rozwój gra bardzo dobrze i myślę, że to, że przegrał trzeci mecz z rzędu, tak jak tutaj trener powiedział, to są jakieś pewne niuanse i patrząc na jakość gry, na kulturę, na zachowanie się na boisku, jest to drużyna, która na pewno jeszcze wielu zaskoczy i zdobędzie punkty. Tak więc rozwój nie był łatwym przeciwnikiem dla nas dzisiaj. Myślę, że chyba w ostatniej sekundzie rzut roczny i też w tym momencie nam trochę szczęścia sprzyjało, bo ta piłka minimalnie minęła słupek. Tak więc jeżeli chodzi o to, jaki poziom prezentuje rozwój, na pewno miejsce, na dzień dzisiejszy miejsce w tabeli nie odzwierciedla tego, na jakim poziomie ta drużyna prezentuje się na boisku.